Mamy piękny, sierpniowy, długi weekend. Nie miałem dzisiaj w planach robić Crypto News, bo zdaję sobie sprawę, że każdy z nas ma ciekawsze rzeczy do zrobienia w czasie długiego weekendu, kiedy mamy naprawdę wspaniałą pogodę i można ten czas spędzić wyjątkowo. Natomiast jako, że i tak każdego poranka sprawdzam, co ciekawego wydarzyło się na rynku kryptowalut poprzedniego dnia, tak aby po prostu być na bieżąco, postanowiłem Wam również te najważniejsze informacje przekazać, a zwłaszcza skupię się na wydarzeniu, które będzie miało miejsce już niedługo, bo jutro jest to wydarzenie, które może dotyczyć każdej osoby, która działa na rynku kryptowalut i wykonuje akcje podróżne airdropy. W tym nagraniu skupimy się na airdropie od SEI. Znamy datę, kiedy na giełdach się pojawi, wiemy na jakich giełdach się pojawi. No i mamy informację dotyczącą airdropu. Warto to nagranie zobaczyć do końca. Dzisiaj nie będzie długo, poniedziałek, 14 sierpnia. Zapraszam na kolejny Crypto News. Na początku jednak, jak zawsze, chciałbym Was powitać na kanale Krypto Podróży, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, jak również muszę przypomnieć o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz linki do moich ulubionych giełd, m.in. do tych, na których pojawi się token SEI jako pierwszych. No i mimo iż to nagranie nie jest sponsorowane, nikt mi za nie nie zapłacił, to muszę oznaczyć je jako sponsorowane, a Ty te linki możesz traktować spokojnie jako reklamę, no bo są to linki referencyjne, które w wielu przypadkach dają Wam fajne benefity. No i jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i lecimy z naszymi tematami. A najważniejszy dzisiaj temat jest oczywiście informacja o SEI Network, sieci, na której przez ostatnie miesiące działaliśmy naprawdę całkiem sporo, spekulując właśnie pod przyszły airdrop, który mógł się tutaj pojawić. Tak przynajmniej myśleliśmy wówczas, że tutaj dostaniemy jakiś airdrop za działania na sieci testowej, czyli bez ryzyka, bez angażowania swojego kapitału, tylko i wyłącznie angażowaliśmy czas, który też oczywiście ma jakąś wartość dla jednych mniejszą, dla innych większą. Natomiast kilka dni temu, dokładnie 10 sierpnia, pojawiła się informacja od fundacji SEI, że już niedługo rusza Mainnet, a co za tym idzie również i airdrop. Ja Wam oczywiście tę informację podałem zarówno na Twitterze, jak i na Telegramie. Napisali oni, że dystrybucja tokenów ma nastąpić wkrótce, zostaną również udostępnione wszelkie wytyczne, a ja dodałem, jak tylko pojawi się jakaś informacja, dam Wam o tym znać. Na ten moment nie ma takiej informacji, wciąż na nią czekamy, no ale jak widzicie, oficjalne info pojawiło się, wprawdzie nie od profilu SEI Network, natomiast od profilu fundacji SEI, więc tak jak Wam napisałem, nie napalam się za bardzo, nie wiem na ile wiarygodna jest ta informacja, że faktycznie coś dostaniemy, a nawet jeżeli dostaniemy, to w jakiej ilości, czy ten airdrop po prostu da nam cokolwiek zarobić. Tak czy inaczej, myślę, że warto obserwować sobie teraz profil przez te najbliższe kilka dni fundacji SEI. Ja Wam zostawię link do niej w opisie tego nagrania, byście mogli szybko znaleźć, jak również profil SEI Network, bo jeżeli jakaś informacja o airdropie się pojawi, jeżeli takowy będzie, no to właśnie na tych profilach na pewno pojawi się w pierwszej kolejności, ok? I teraz zakładając, że ten airdrop faktycznie się pojawi i w zależności od tego, w jaki sposób będzie dystrybuowany, tak sobie będziemy działać. Może być tak, że podadzą jakiś link, jakąś stronę, na której będziemy taki airdrop odbierać, łączyć nasz portfel i przykładowo część tokenów może być vestingu, czyli zablokowany na jakiś okres, w którym te tokeny będą stopniowo uwalniane lub po którym okresie te tokeny w całości zostaną uwolnione. Są różne metody dystrybucji, więc musimy się na to przygotować. Natomiast jest jeszcze taka możliwość, że żadnego linku do strony nie będzie, po prostu z automatu na nasz portfel dostaniemy tokeny SEI. I już Wam pokazuję, jak to zrobić, jak się przygotować na taki zrzut, ewentualny zrzut. W tym celu przyjdziemy sobie na portfel, którym działałem. No i mamy oczywiście nasze saldo na sieci testowej. Tutaj różne tokeny, również NFT, które sobie pobieraliśmy. No to myślę, że każdy z Was już wie. Natomiast ja Wam pokażę, w jaki sposób przełączyć się na sieć Mainnet, bo może nie każdy z Was wie. Klikamy sobie tutaj w te trzy kreseczki. Następnie wybieramy Network. I tutaj, jak tylko będzie możliwość, przełączamy się na Mainnet. I wówczas, jak to zrobimy, to jeżeli faktycznie taki zrzut będzie dotyczył nas z automatu, że z automatu dostaniemy takie tokeny SEI na portfel, no to w taki sposób będziecie mogli je znaleźć. A myślę, że warto o tym wiedzieć, warto się na to przygotować, żeby później na ostatnią chwilę nie szukać, jak token SEI pojawi się na giełdach. A na jakich giełdach ma się pojawić? No to między innymi jest to oczywiście giełda Binance, na której mamy obecnie launch pool, między innymi właśnie tokena SEI. Tutaj naprawdę wydobywa fajną ilość, w zależności od tego, ile ten token będzie warty, no to wiadomo, przytulimy określoną kwotę. Natomiast z tego, co widziałem z różnych wyliczeń, no to wychodzi na to, że rynek tego tokena może być odporny po cenie 26 centów, więc chyba nie ma co się napalać na dolara, 2 na starcie. Oczywiście ta cena może dojść do tego pułapu, natomiast chodzi o sam moment startu, po cenie, który ten token SEI ewentualnie będziemy mogli
sprzedać. Jeżeli oczywiście chcecie od razu zyski realizować i nie macie zamiaru z tym projektem wiązać się długoterminowo. Tak czy inaczej, kopiemy jeszcze przez 17 dni. No a token, tak jak wspomniałem, pojawi się na giełdzie Binance już jutro, 15 sierpnia o godzinie 12 UTC, czyli czasu polskiego jest to godzina 14. Oczywiście giełda Binance to nie jedyna giełda, na której będziemy mogli ten token kupić lub też sprzedać. Jest również Bybit z oficjalną informacją. Również 15 sierpnia o godzinie 12 UTC na KuCoin. Identyczna sytuacja. No i tych giełd tak naprawdę jest dużo więcej. Jak sobie wejdziecie na profil SEI, no to tutaj można znaleźć informacje, na których giełdach jeszcze ten token się pojawi, więc możecie wybrać swoją ulubioną, na której lubicie najbardziej tradować i tam ewentualnie takie nagrody, jeżeli się okaże, że faktycznie airdrop dostaniemy, będziecie mogli sprzedać. Polecam Wam również obserwować poszczególne giełdy, jeżeli taki airdrop faktycznie dostaniemy, bo na różnych giełdach mogą pojawić się różne ciekawe akcje. Często Bybit ma takie, w których możemy deponować takie tokeny i wrzucić przykładowo na staking, aby generować określone zyski. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli z tym tokenem wiązać się na dłużej, nie chcecie go od razu sprzedać, od razu realizować zysków, no to pamiętajcie o tym, że poszczególne giełdy mają różne fajne, ciekawe akcje. Tak samo jak to było w przypadku Arbitrum, Aptosa i innych airdropów, które dostawaliśmy w przeszłości. Ta giełda naprawdę robi sporo fajnych, ciekawych akcji, które właśnie są związane z tokenami, które dostajemy często w airdropie. I nie tylko oczywiście. No ale jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to naprawdę nie jest naganianie, to jest moja subiektywna opinia, ale uważam, że giełda Bybit pod tym względem jest naprawdę topową giełdą, która organizuje ciekawe akcje okolicznościowe właśnie związane przykładowo z airdropami, gdzie jeszcze dodatkowo możemy generować fajne zyski. Tak czy inaczej, jak już wspomniałem, linki do wszystkich giełd, które sam używam, znajdziesz w opisie tego nagrania i jest to reklama. Tak więc podsumowując całą akcję SEI, tak, fundacja SEI powiedziała, że będzie airdrop. Nie wiemy w jakiej ilości, kiedy go dostaniemy i za co. Mówi się, że weryfikacja na Discord, którą robiliśmy przy okazji jednej z akcji, może mieć ogromne znaczenie, ale jest to tylko i wyłącznie spekulacja, więc nawet o tym nie będę wspominał. No i datę w kalendarzu, którą należy sobie zapisać, jest to oczywiście 15 sierpnia, godzina 12, czyli nastawiamy zegarki. Myślę, że około godziny 12, pierwszej czasu polskiego można sprawdzić oczywiście portfel na sieci Mainnet, bo a nuż jakieś tokeny nam tam wpadły i będziemy mogli od razu je przesłać na giełdę, aby być po prostu o czasie. No i oczywiście obserwujcie konta tak, aby w razie pojawiania się jakichś informacji wiedzieć, w którym miejscu możemy ewentualnie nasz airdrop odebrać. Ja Wam oczywiście takie informacje również podam, więc możecie obserwować również moje konto na Twitterze, jak i grupę telegramową Krypto Podróże Info. Linki macie oczywiście w opisie i jest to autopromocja. Dobra, i teraz szybciutko przejdziemy sobie do fajnej, ciekawej ilustracji, którą chcę Wam pokazać, a w zasadzie tabelki, i ma ona związek z Bitcoinem, a w zasadzie z wynikami Bitcoina, jakie miał w poprzednich latach, w poprzednich miesiącach i na co ewentualnie możemy się przygotować. Jak zapewne każdy z Was widzi, Bitcoin od dłuższego czasu konsoliduje w okolicach 30-28 tysięcy dolarów, porusza się góra, dół, bez większych znaczących ruchów spadkowych, jak i wzrostowych. No ale na pewno zastanawiacie się, co czeka nas w kolejnych miesiącach, przykładowo we wrześniu, i już Wam odpowiadam. Takie informacje możemy znaleźć tutaj w tej tabelce, ja Wam już ją pokazywałem nieraz na moim kanale i myślę, że od czasu do czasu warto takie informacje odświeżyć, bo to właśnie tutaj macie potwierdzenie tego, o czym mówię. Zobaczcie, miesiąc sierpień zwykle średnio poruszał się w tym samym obszarze, mamy wzrosty w okolicach 0,69%, no ale to, co z mojego punktu widzenia najbardziej powinno nas interesować, jest to właśnie miesiąc wrzesień, który historycznie był jedynym miesiącem, jeżeli chodzi o Bitka, który notował straty średnio 4,67%, a łącznie minus 70%. Zobaczcie, mamy większość miesięcy na czerwono, rok 2022, 2021, 2020, 2019 i tak dalej, możecie sobie zastopować, zobaczyć jak to wyglądało w przeszłości, jeżeli chodzi o wrzesień. Bo myślę, że jest to dość istotna informacja, bo jak dobrze wiecie, jeżeli Bitcoin spada, to ciągnie za sobą cały rynek i to właśnie alty najbardziej wówczas dostają po tyłku, gdy widzimy spadki na Bitcoinie. Oczywiście one nie muszą być duże, zobaczcie, przykładowo rok 2022 minus 3%, 2021 minus 7%. Bywały też miesiące takie, w których mieliśmy wzrosty, natomiast chodzi generalnie o zasadę, że miesiąc wrzesień, jak widzicie, średnio notował straty, to znaczy nie tyle miesiąc, co sam Bitcoin w czasie tego okresu nie wypadał najlepiej. No i tutaj też macie potwierdzenie kolejnych miesięcy, czyli październik, listopad, grudzień, którym Bitcoin notował historycznie najlepsze wyniki. Dlatego też ja osobiście zawsze na jesień patrzę z optymizmem, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Nieważne, czy mamy BESTE czy HOSSE. Tak jak widzicie na tej tabelce, średnio tutaj mieliśmy naprawdę dobre wyniki. Mogło zdarzyć się miesiące słabsze. To nie jest tak, że jeżeli przychodzi jesień, to mamy tylko wzrosty. Mamy przykład 2018 roku. Okres BESTY po roku 2017, kiedy to wszystko naprawdę rosło niesamowicie, no to mieliśmy całą jesień na czerwono. No ale jeżeli miałbym się zabawić w wróżbite i już teraz przewidzieć, co może nas spotkać właśnie na jesień, jeżeli chodzi o ceny Bitcoina, to ja bardziej bym się spodziewał miesięcy dodatnich, jeżeli chodzi właśnie o październik, listopad oraz grudzień. Może nie tak dużych wzrostów, jak mieliśmy w 2020 roku, kiedy Bitcoin rósł 28, 42, 46%.
moment. Natomiast uważam, że mogą być w tym okresie wzrosty i ja osobiście się na to właśnie przygotowuję. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy uważacie na ten temat. Wiem, że jest to tylko i wyłącznie spekulacja, my nigdy nie mamy pewności, jak zachowa się cena Bitcoina, bo na to mogą wpływać różne czynniki, no ale myślę, że warto było się z wami podzielić właśnie tymi statystykami, aby każdy z was mógł sobie rzucić okiem, jak to wyglądało w przeszłości i które miesiące cieszyły się najlepszymi wynikami, a w którym miesiącu te wyniki były najgorsze. Na samym rynku mamy neutralne nastroje, poziom 50 według Fear and Greed Index. Mamy kilka coinów, które notują dwucyfrowe wzrosty oraz takie, co dziwić nie może, które radzą sobie troszkę gorzej. I wśród nich mamy m.in. Mantle oraz Optimist, co mnie osobiście bardzo martwi, no bo mam trochę tych tokenów i chciałbym w końcu zobaczyć, jak rosną to the moon, skeszować zyski. No ale na to, jak wam pokazałem w tabelce, przyjdzie mi chyba jeszcze troszeczkę poczekać, więc muszę uzbroić się w cierpliwość. Jeszcze na szybko dwie akcje, sprawdźcie sobie, czy załapaliście się na airdrop tokena Floix. 4976 portfeli dostanie jakieś tokeny za głosowanie na DAO Maker. Nie wiem, ile tych tokenów dostaniemy, jaką będą miały wartość, no ale fajnie się znaleźć na takiej liście i cokolwiek dostać. Ja jestem, wielu z was również pisało, że na takiej liście się znaleźliście, naprawdę sporo osób, co mnie osobiście bardzo, ale to bardzo cieszy. A to, ile dostaniemy, to tak naprawdę już od nas nie zależy. Pozostaje nam czekać, ale info wam przekazuję, żebyście sprawdzili, czy znajdujecie się tutaj na liście. Wchodzimy sobie oczywiście na ich profil, no i tutaj mamy dokument, w którym można skopiować swój adres i sprawdzić, czy znajduje się na liście. Podobnie, jeżeli chodzi o testy Chroma, ja wam o tym nagrywałem miesiąc temu, testowaliśmy sobie ten projekt, no i ostatnio pojawiła się informacja, że za te testy dostaliśmy rolę OG na Discordzie, 600 osób taką rolę dostało, no a za nią mamy dostać później w przyszłości jakieś NFT, które ma nam dawać różne przywileje. Jakie to zobaczymy, no ale info przekazałem, ważne, że coś tutaj nam kapnie, a później będziemy sprawdzać, jaką to coś ma wartość. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten krótki materiał. Tak jak wspomniałem na początku, wiem, że macie ważniejsze, ciekawsze rzeczy do zrobienia w czasie długiego weekendu, ale jednocześnie myślę, że jest to ważny materiał, żeby po prostu przez labę nie przeoczyć potencjalnego zrzutu właśnie tutaj od Say Network. Jeszcze raz powtórzę, będę was informował na Twitterze, na Telegramie, jeżeli jakaś informacja się pojawi, więc tak naprawdę nie musicie siedzieć na internecie, możecie odpoczywać nad wodą, pić piwko, jeździć rowerem, robić to, co lubicie, a od czasu do czasu zaglądać na mój profil. Jeżeli coś ważnego się pojawi, to ja wam oczywiście o tym dam znać. Trzymajcie się. Hej.